Witajcie kochani w drugim dniu z Dreadmasów i dzisiaj już mam kalendarz świąteczny, nie zapominam o nim. Mamy dzisiaj drugą kopertę, przypominam o konkursie, o tym, żeby zapisywać sobie wygrane. Wracając jeszcze do pierwszej koperty, cały czas mam wątpliwości, jeśli chodzi o zdrabkę włoską, bo jest tutaj napisane, że suma tej kwoty, jeśli nie będzie, jeśli będzie większa od sumy tej tych kart, ale nie większa niż 7, no to wtedy wygrywamy. No to wtedy wychodzi, że może wygrałam 1 euro. A tutaj jeśli taka karta, jedna z tych kart będzie taka jak tu, to też wygrywamy, ale no nie ma takiej karty. Więc wydaje mi się, że tutaj jest euro. Ale słuchajcie, żeby tak upewnić się, to podrobimy kolejne zdrabki, zobaczymy jak tam jest. Wydaje mi się, że jest tutaj wygrana to 1 euro, bo pewnie 1 euro dali po wygrać, nie? Czemu nie? I wtedy dopiszemy sobie to euro w zeszycie, bo tak naprawdę no nie jestem pewna, jeszcze muszę sprawdzić to gdzieś na kanałach innych i tak dalej, ale tak mi się wydaje, bo tłumaczę to sobie, suma tych jest tutaj 2, 1, 1, 2 i 1, 2, a tutaj 5, 1, 2, więc przekracza sumę tej, ale nie jest większa niż 7 i 1, 2, więc wydaje mi się, że jest wygrana, ale zobaczymy. No, na pewno takie sytuacje się zdarzają, no i co zrobić? Mamy tutaj tak, kalendarz adwentowy, zapiszcie sobie jeszcze, że 10 zł jest na kalendarz adwentowy, na całą to polskie zdrabki i zrobimy sobie dwójeczkę. Co my dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj szyszki za 150, a tutaj patrzymy, jakie dzisiaj mamy zdrabki. Jeszcze jedna, ok. I mamy dzisiaj zdrabki tak, francuska, to jest ten gol, ta włoska, lotka, gwiazdka z nieba, mintowa kasa i krzyżóweczka. No i co, zacznijmy może sobie z tej krzyżóweczki. Tutaj mamy już jedno słowo. Słuchajcie, znajdzie swój... o, tutaj mamy drapak. Jedno słowo mamy, nos. No i zobaczymy, może jeszcze coś będzie, tak? Literka D, idea. Czekajcie. Zawsze mi ktoś przerwie. Także literkę D, drwal, tutaj mamy D, Ada, no i to by było na tyle, literka F, alfa, no i koniec, literka W, walc, tutaj mamy drwal, no i literka I, tym, i to by było tyle. No i sprawdzamy kontrolne, bo... A te. Także no niestety zdrapeczka pusta. A dzisiaj mamy polskich zdrapek na 10 zł, tak. Także pustaczek. Dobrze. Teraz miętowa kasa. Szukamy miętową kasę. Szukamy 44. Nie, tutaj kotek nam będzie potrzebny. I 16. 58, 41, 14, 47, 46 i mamy kochani 44, także super, bardzo się cieszę. W drugiej kopercie mamy wygraną, super. 43 i 27, tak, dobrze. No i patrzymy, co my tu mamy. Mamy tutaj 2 złote, ale wiecie co, lepiej 2 niż nic. To na pewno, także sobie zapisujemy. I gwiazdka z nieba, też taka świąteczna, piękna zdrapeczka. No i co? Numer 35 i szukamy tak, 26, 33, 15 i 28. Ale poczekajcie, tak. Patrzę, czy dobrze, nie, 11 zł, bo jeszcze mamy lot, tak zapisujemy 11 zł. Cały czas mi się coś mówi. Tak, szukamy. No, gdzie ta liczba? 31 nie mam, 19 nie mam, 27 oboczek, 35 nie mam, 29 oboczek, 8, 18, 17, 9 i 1. Także no niestety pustaczek, sekiu. I lotek nam został. Także 11 zł dzisiaj wydajemy na zdrapeczki. I mamy tak owieczka, krab, motylek,
i ślimak. No niestety, pustaczek. Więc tak, tutaj pusto, pusto. Mamy tylko 2 złote. No zapisujemy 2 złociszy. Zawsze coś. No i teraz zaczynamy drapać nasze zagraniczne. Mamy tylko włoską i francuską. No i zaczynamy z tej włoskiej. Tak. Mamy 3 i 2. Więc mamy 5. I teraz patrzymy, co jest tu. 1, 2, to będzie 3 i 1 druga. No to więc tak, 5, a tutaj jest 3, 1 druga, więc jest większa od sumy, ale nie większa niż ten. No i zobaczymy. 10 euro. Może być, nie? Nie wiem. I tutaj mamy... Może i jest tutaj 10 euro. A tutaj mamy taką kartę, tylko nigdy nie mamy tej karty. I tutaj 10 tysięcy. Także tak, jeśli patrzeć na sumę, to tutaj mamy 5, a tutaj mamy 1, 2, 3 i 1, 2. Taka sama sytuacja w sumie wychodzi, mniej więcej. Tutaj mamy euro, tutaj 10. No wydaje mi się, że jest wygrana. 10 euro. W każdym razie, tak mi się wydaje, ale jak jest, naprawdę się okaże. Dobra, na razie sobie włoski nie zapisujemy, bo muszę to sprawdzić, bo to mam dam znać, ale wydaje mi się, że jest. No i teraz tą francuską drapiemy. 4000, 4000, 100 euro, 4 euro, 10 euro, 10 euro z gwiazdką. No ale kochani, mamy tylko jedno 10 euro, trzeba mieć co najmniej 2 tutaj, więc jest przegrana. No dobrze, muszę to sprawdzić naprawdę, jak to jest, bo obejrzę sobie po prostu jakieś filmiki, zobaczę, czy będzie to wygrana, czy nie. Ale wydaje mi się, że jest tutaj wygrana 10 euro, a tutaj jedynka, no bo inaczej możliwości nie ma. Dobra, dziękuję Wam bardzo. W kolejnych filmikach to wyjaśnię i Wam powiem, bo no nie wiem. Pozdrawiam, buziaczki, i do następnego odcinka. Buziaki, papa. Tak na szybko dogrywam. Jednak tutaj nie ma wygranych, bo tak. Tutaj mamy 5 i suma tych kart ma być wyższa od sumy tej karty. I tutaj tak samo mamy 5 i 1 druga, no ale suma tej karty nie jest wyższa od tej karty, ale nie może przekraczać więcej niż 7. No i tu wiadomo, ma być taka sama karta jak któraś z tych, to wtedy jest wygrana. Więc na razie włoskie karty nie ma żadnej wygranej. Takie sprostowanie. Mam nadzieję, że już nie będę się mylić, bo no, obejrzałam kilka filmików włoskich, sobie jakoś tam tłumaczyłam i już wiem, jak wygląda wygrana. Dobra, kochani, dziękuję Wam bardzo i do następnego odcinka.